pewnego razu gdzieś w Bartoszycach żyła Małgosia, skromna dziewica. Aż nagle komuś przyszło do głowy, by jej powierzyć urząd skarbowy. Kiedy Małgosia poczuła władzę, wnet jej odbiło, nic nie poradzę. Muszę się dobrać do mechanika, sprawdzę czy VAT-u on nie unika. Pan Jan akurat był po robocie, gdy się zjawiła w srebrnej Toyocie. Niech pan ratuje, wyruszam w drogę, brak mi żarówki, jechać nie mogę. Jan mechanik, dobre miał serce, własną żarówkę pomyślał w kręce. Ona podstępnie do niego mruga, ile kosztuje taka usługa? Drobiazg to będzie moim prezentem, tak być nie może, jestem klientem. Daj pani dychę, rzekłby mieć z głowy, a ona mam cię, urząd skarbowy. Nakłada karę, mandat spisuje, takie w urzędach pracują szuje. I choć pan Janek dobre miał chęci, przez tę żarówkę sam dał się wkręcić. Pan Jan nie przyjął od niej mandatu, teraz zalega 2 złote VAT-u. Małgosia nie chce dać za wygraną i pozew w sądzie złożyła rano. Jeszcze nie był podległy dziobrze, zwolnił go z kary, postąpił dobrze. Ale uwaga, nasza dziewica nie ustępuje, walczy jak lwica. Urząd to urząd, musi mieć rację, trzeba koniecznie wnieść apelację. Więc pana Janka sąd zgodnie z prawem znów na kolejną wzywa rozprawę. To w nagrodę za ten donosik przyznano tytuł pani Małgosi, bo w niej znaleźli jak w maku porcu urząd przyjazny dla przedsiębiorców. To nie są żarty, ale autentyk. Państwo dziś chroni wielkie przekręty, za to króluje w miastach i wioskach jak ta ballada, władza dziadowska. Więc gdy się udasz w te okolice, omijać łukiem masz Bartoszyce, bo tam przypadkiem może cię spotkać z Izby Skarbowej rzadka patriotka.